Kości nieszczęśnika rozstępowały się. Ciało darło się na dwie strony. Ból niewypowiedziany, tak straszny, że graniczący niemal z potworną rozkoszą, przeniknął jego jestestwo. Pal pogrążał się głębiej i głębiej. Tuchajbajowicz zwarł szczęki, wreszcie jednak nie wytrzymał. Zęby jego wyszczerzyły się okropnie, a z gardzieli wydobył się krzyk a, 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 do krakania kruka podobny. Tak Henryk Sienkiewicz opisywał w Panu Włodyjowskim śmierć Azji Tuchajbajowicza. Śmierć nielekką, bo słynnego Tatara nabito na pal. Choć opisywane wydarzenia to fikcja literacka, to tę okrutną karę stosowano naprawdę. Nie tylko w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej, lecz także w wielu innych krajach i kręgach kulturowych, począwszy już od czasów starożytnych. Dzisiejszym odcinkiem Encyklopedii Staropolskiej otwieram nowy cykl materiałów na moim kanale. Cykl zatytułowany Okrutne historie. W komentarzach wspominacie niekiedy, że chcielibyście cofnąć się w czasie, żyć w innej epoce. Zapominacie przy tym, że choć z pewnością nie każdy nasz przodek doświadczał na własnej skórze różnego rodzaju okropieństw, to setki czy tysiące lat temu życie było znacznie bardziej surowe. Przykłady różnych surowych praktyk chciałbym zaprezentować Wam w kolejnych materiałach z nowej serii. W dzisiejszym opowiem Wam o nawlekaniu na pal. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, serdecznie zachęcam Was do zapoznania się z nową książką wydawnictwa Replika. Jest to kolejna pozycja z historycznej serii Szabla i Miecz, zatytułowana Wańko Srogi. Jej fabuła przenosi czytelników do burzliwego XIV wieku i opowiada o tytułowym księciu płockim spiskującym przeciwko Władysławowi Łokietkowi. Jeżeli szukacie wciągającej lektury na jesienne i zimowe wieczory, serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia strony wydawnictwa. Książki z serii Szabla i Miecz kupicie na niej z dużymi rabatami. Linki znajdziecie w opisie. Nabicie na pal, jak sama nazwa wskazuje, polegało na nadzianiu nieszczęśnika na zaostrzony palik, drąg lub włócznie. Skazanego rzucano na ziemię, jego nogi przywiązywano na przykład do wołów lub koni, palik ustawiano pod delikatnym kątem w taki sposób, aby wszedł od dołu w okolice kości miednicznej. Zwierzęta ruszały, człowiek nabijał się na ostry szpic. Gdy ów spenetrował ciało, nogi nieszczęśnika odwiązywano, pal zaś stawiano w pionie. Ofiara stopniowo zapadała się na drzewku coraz głębiej i głębiej, pod wpływem ciężaru własnego ciała. Tak przebieg tej kary opisywał Jędrzej Kitowicz w swoim opisie obyczajów zapanowania Augusta III. W czasach Kitowicza stosowano ją już rzadko, a mimo to wciąż wyraźnie rysowała się w zbiorowej pamięci. Komendanci polscy wielu dostali żywcem hajdamaków, żadnego nie pardonowali, lecz zaraz na placu albo wieszali na gałęziach, albo, jeżeli mieli czas, żywcem na pal wbijali. Która egzekucja takim szła sposobem. Obnażonego hajdamakę położyli na ziemi na brzuch. Mistrz albo który chłop sprawny do egzekucji użyty naciął mu toporkiem kupra. Zacierany pal ostro z jednego końca wetchnął w tę jamę, którą gnój wychodzi z człowieka. Założył do nóg parę wołów w jarzmie i tak zwolna wciągał hajdamakę na pal, rychtując go, aby szedł prosto. Zasadziwszy hajdamaka na pal, a czasem i dwóch na jeden, kiedy było wiele osób do egzekucji, a mało palów, podnosili pal do góry i wkopywali w ziemię. Opisana przez Kitowicza procedura była bodaj najpopularniejszą formą tej okrutnej kary, przynajmniej w Europie wczesno-nowożytnej. Nie był to jednak jedyny sposób zabicia z użyciem zaostrzonego palika. Czasem ostry koniec drąga wprowadzano w ciało nieszczęśnika nie przez okolice kości miednicznej, a poprzecznie – przez brzuch, klatkę piersiową, górną lub dolną część pleców. Za każdym razem starano się jednak umieścić w ciele ostrze w taki sposób, aby móc ustawić człowieka w pionie. Gdy to uczyniono, zaczynała się agonia. Ta mogła trwać bardzo krótko, ale zdarzało się, że poddani tej torturze konali nawet kilka dni. Wszystko zależało od tego, pod jakim kątem spiczasta końcówka przebijała wnętrzności. Jeżeli szybko trafiała na kluczowe organy, wówczas śmierć była kwestią minut lub najwyżej godzin. Jeżeli zaś podążała wzdłuż kręgosłupa, konanie na palu wydłużało się nawet do kilku dni. Polskie źródła mówią o 3, zagraniczne nawet o 6 czy 8. Jako ciekawostkę warto dodać, że cierpiącym wielodniowe katusze umilano ostatnie chwile przez podanie fajki lub alkoholu.
Był to swojego rodzaju akt łaski. Choć dzisiaj palowanie kojarzymy głównie z południowo-wschodnimi kresami dawnej Rzeczpospolitej, to ten rodzaj kary znano w wielu kręgach kulturowych. Już w babilońskim kodeksie Hammurabiego, zredagowanym i spisanym w XVIII wieku przed naszą erą, znalazła się wzmianka o nawlekaniu na pal. Karano tak mężobójczynie. Nabicie na pal stosowano też w Asyrii, starożytnym państwie semickim północnej Mezopotamii. Asyryjczycy rezerwowali taki los przede wszystkim buntownikom i wrogim żołnierzom. Do naszych czasów zachowały się płaskorzeźby przedstawiające konających na palach przeciwników kolejnych asyryjskich królów. W starożytnej Asyrii palowano nieco inaczej niż w XVII wieku. Ostrze wbijano bowiem w ciało od strony brzucha, poniżej żeber. O tej okrutnej karze wspominał też grecki historyk Herodot, który o stosowanie tej formy represji oskarżał króla Persji, Dariusza I. I w perskim kręgu kulturowym karę tę wymierzano przede wszystkim buntownikom. Nabicie na pal znano też w starożytnym Rzymie. Wspominał o nim Seneka w swoim dziele O pocieszeniu do Marcji z około 40 roku naszej ery. Widzę tam słupy kaźni. Jedni na nich zawiśli z głową zwróconą do ziemi, drudzy nawleczeni na pale w ten sposób, że im one przebodły części wstydliwe. Inni ramiona rozpostarli na krzyżu. Widzę tam katowskie powrodzy, widzę kańczugi i widzę specjalne maszyny do torturowania poszczególnych członków i stawów. Ale widzę przy tym i śmierć. Co ciekawe, Seneka rozróżniał wbicie na pal od znacznie popularniejszego w Rzymie ukrzyżowania. Ta druga kara miała zresztą wywodzić się od palowania, być jego złagodzoną wersją. W kolejnych wiekach zwyczaj nawlekania na pal osłabł. Do Europy powrócił dopiero u schyłku średniowiecza. W XV wieku najpopularniejszym miłośnikiem tej straszliwej kary był gospodar włoski Wład III, zwany Drakulą, co można przetłumaczyć jako syn diabła. Taki przydomek nosił bowiem jego ojciec, Wład II. Drakula do dziś znany jest jako palownik. Miał bowiem masowo nabijać swoich wrogów na pale. Przede wszystkim Turków, regularnie wtrącających się w sprawy włoskie. Do najsłynniejszych incydentów tego typu należy ten z wiosny 1462 roku. Turcy pod wodzą sułtana Mehmeda II wkroczyli wówczas do Wołoszczyzny. Drakula w obliczu przeważających sił wroga zaczął cofać się w stronę stolicy swojego księstwa, Targowiste. Zastosował w czasie odwrotu metodę spalonej ziemi. Zatruwał studnie, palił wsie, ogołacał ziemię z żywności ludzi. Wszystko po to, aby utrudnić Turkom postępowanie w głąb kraju. Gdy to nie zadziałało, postanowił przerazić swojego przeciwnika. Zebrał w tym celu jeńców tureckich, nabił ich na pale, te zaś rozstawił przy trakcie prowadzącym do stolicy. Stworzył upiorny las pali, szeroki na kilometr, długi zaś na trzy. Makabryczne przedstawienie, co ciekawe, wywarło odpowiedni efekt. Mehmed II i jego wynędzniała armia zrezygnowali z postępowania za siłami gospodara. Choć Wład palownik z pewnością nie należał do ludzi przyjemnych, a nabijanie na pal rzeczywiście było represją chętnie stosowaną w jego domenie, to warto pamiętać, że wiele doniesień o szaleństwach słynnego Drakuli to efekt wojny propagandowej. Gospodar wojował z niemieckimi kupcami działającymi na terenie Wołoszczyzny. Ci zaś zadbali o przypięcie mu łatki okrutnika. Przekaz ten wzmacniali jego konkurenci polityczni skupieni na węgierskim dworze Macieja Korwina. Jeszcze za życia Drakuli popularność zdobyły liczne pamflety opisujące różne okrucieństwa Włada. Gotowanie ofiar żywcem, wbijanie na pal matek i przybijanie do ich piersi niemowląt, picie ludzkiej krwi. Ugruntowały one wizerunek księcia jako tyrana, mordującego nie tylko wrogów, lecz także własnych poddanych. Po śmierci gospodara popularność tego typu opowieści nie osłabła. Jeszcze w XVI wieku w wielu niemieckich miastach pojawiały się druki ulotne utrwalające negatywny wizerunek naszego bohatera. W 1897 roku irlandzki pisarz Bram Stoker uczynił Drakulę bohaterem swojej słynnej powieści, wprowadzając go przy okazji do kultury popularnej. W rzeczywistości jego postępowanie nie było wyjątkiem. Sami Turcy stosowali różnie okrutne metody. Swoich wrogów nabijali na pal, chociażby w czasie oblężenia Konstantynopola w 1453 roku.
Podobnie jak w przypadku Hospodara, był to element wojny psychologicznej, zazwyczaj skuteczny. Bicie na pal praktykowano też w XVI, a przede wszystkim XVII wieku. Karetę stosowano na przykład podczas wojny 30-letniej, przede wszystkim wobec zdrajców i dezerterów. Wciąż stosowana była też w Siedmiogrodzie i na Wołoszczyźnie. Zapewne stamtąd zwyczaj palowania przeniknął do Rzeczpospolitej. W naszym kraju zapisał się zaś przede wszystkim jako jedna z metod represji stosowanych wobec kozaków zaporowskich. Szczególnie chętnie miał wskazywać na tego typu śmierć książę Jeremi Wiśniowiecki, pacyfikator powstania chmielnickiego. Chodziło mu zapewne o aspekt symboliczny. Nawlekanie na pal postrzegano bowiem jako karę wymierzaną buntownikom, a właśnie za buntowników uważał kniaź zrewoltowanych zaporożców. Co ciekawe, okrutna kara nie przerażała zaporożców na tyle, aby zrezygnowali z oporu. Posłuchajmy raz jeszcze Jędrzeja Kitowicza. To tak okrutne morderstwo bynajmniej hajdamaków nie uśmierzało. Mieli sobie za jakiś heroizm skonać na palu. Kiedy się w kompanii przy gorzałce jeden z drugim kamracił, życzył mu: „Szczoby ty ze mnoju na jednym palu strytył”, to jest: „Bogdaj byś ze mną na jednym palu sterczał”. Bywali drudzy tak zatwardziałego serca, że miasto jęczenia w bólu wołali na dyrygującego zaciąganiem na pal: „Krywojdet pune mistru”, jakby bólu żadnego nie czuł, albo jakby go tylko w ciasny bot obuwał. Dla tak okrutnej śmierci, acz niby lekceważonej, hajdamacy wszędzie się do upadłej bronili. Co ciekawe, na tego typu kary śmierci bardzo rzadko skazywały staropolskie sądy, preferujące raczej wieszanie, ścinanie, topienie, ćwiartowanie, łamanie kołem, spalenie czy zakopywanie żywcem. Jednym z nielicznych wyjątków jest kara wymierzona Aleksandrowi Kostce Napierskiemu, przywódcy rzekomego powstania chłopskiego na Podhalu. Według niektórych źródeł wbito go na pal w Krakowie latem 1651 roku, potem zaś jego ciało obwieszono. Wbijanie na pal najdłużej utrzymało się w tureckim kręgu kulturowym, w którym funkcjonowało jeszcze w XVIII i XIX wieku. Podobnie jak wcześniej, była to kara zarezerwowana dla buntowników, dlatego jej ofiarami stawali się na przykład walczący o własną niepodległość Grecy czy Bośniacy. Według niektórych doniesień, nabijanie na pal Turcy stosowali jeszcze na początku XX wieku, podczas niesławnego ludobójstwa Ormian przeprowadzonego w latach 1915-1917. Ostatnią osobą zabitą w ten sposób miał być węgierski generał i zbrodniarz wojenny z czasów II wojny światowej, Ferenc Szombateli. Na pal mieli go nabić w 1946 roku jugosłowiańscy komuniści. Opracowania historyczne wskazują jednak, że skazanego najprawdopodobniej powieszono, a wersja z wbiciem na pal jest wyłącznie legendą. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapek w górę i komentarzy. Jeżeli podoba Wam się moja działalność, możecie wesprzeć mnie za pośrednictwem portalu Patronite, YouTube lub wpłat bezpośrednich na numer konta podany w opisie. Za wszelkie formy wsparcia z góry wielkie dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!